Czwarty punkt kerygmatu brzmi: Jezus jest Twoim Panem. Wiemy o tym, że Bóg kocha nas i dla każdego ma wspaniały plan. Pragniemy doświadczać miłości Bożej, dlatego chcemy na nowo przyjść do Jezusa i uznając swój grzech, poddać Bogu swoje życie. Czy na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, co taki akt oznacza dla nas? Czy jesteś gotów do zmiany w Twoim życiu, do zmiany dotyczącej stylu życia, systemu wartości, pragnień, życia modlitewnego? Uświadamiasz sobie, że Jezus jest Panem świata. Ale czy On jako Pan stoi w centrum Twego życia? Jeśli do tej pory wiele rzeczy było dla Ciebie ważniejszych od Jezusa, sam najlepiej wiesz, o czym mówię, to czy chcesz, żeby od tej pory było inaczej? Co możesz uczynić, żeby Jezus znalazł się w centrum Twoich myśli, pragnień, czynów, życia rodzinnego, szkolnego, a później zawodowego? Co mówi Ci sam Bóg? W Apokalipsie, w rozdziale 3, w wersecie 20, mówi tak: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a On ze mną. Jak myślisz, gdzie znajdują się drzwi do Twojego życia? W jaki sposób możesz otworzyć drzwi, otworzyć się dla Jezusa? Możesz to uczynić poprzez podjętą w wolności decyzję. Przez pewien akt zawierzenia się Jezusowi. Dlaczego powinieneś powierzyć się właśnie Jezusowi? Powinieneś się oddać Jezusowi, ponieważ tylko Jezus jest drogą do Ojca. Nie ma innej drogi do życia w miłości, radości i pokoju. Który z tekstów biblijnych o tym mówi? W Ewangelii według świętego Jana, w rozdziale 14, w wersecie 6, Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W innym miejscu Jezus mówi: Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, werset 15. To wcale nie oznacza, że dar nowego życia z Jezusem jest wymuszony, narzucany człowiekowi. Święty Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale 10, w wersecie 9, zachęca nas. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Nasz Bóg jest Bogiem osobowym, który kocha stworzenie, a zarazem pragnie miłości od swojego stworzenia. Miłości, która jest dawana darmo, w sposób wolny, niewymuszony. Jezus stoi u drzwi Twojego serca i czeka, abyś Mu otworzył, aby On mógł wejść do Twojego życia. Tylko Ty możesz otworzyć drzwi. Nikt nie może uczynić tego za Ciebie. Jak to zrobić? Możesz to uczynić, zwracając się bezpośrednio do Boga słowami modlitwy, w której uznasz przed Nim swoją grzeszność, wyrzekniesz się przywiązania do grzechu, wyrazisz swoją wiarę,
i wdzięczność Bogu za to, że zbawił Cię w Jezusie. Oddasz swoje życie Jezusowi jako Panu i poprosisz, by On napełnił Cię swoim Duchem Świętym i udzielił mocy, byś mógł być Jego świadkiem. Jeśli chcesz wolnym aktem swojej woli, w szczerości serca poddać swoje życie Jezusowi, to powtarzaj za mną słowa modlitwy. Ja będę wypowiadał pierwszy, a Ty możesz wypowiadać po mnie. Już wiesz, o czym ta modlitwa będzie, ponieważ Ci to przed chwilą powiedziałem. Zatem zachęcam Cię teraz do tej modlitwy. Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie jako grzesznik i pragnę Twojej przebaczającej i uzdrawiającej miłości. Wierzę, że Ojciec w swej wielkiej miłości do mnie posłał Ciebie, Jezu, abyś poniósł śmierć na krzyżu na odpuszczenie moich grzechów. Wyrzekam się wszystkich moich grzechów i wszelkiego przywiązania do grzechu. Proszę Cię, Panie, wejdź w moje życie i zawładnij mym sercem jako mój osobisty Zbawiciel i Pan. Pragnę z Bożą pomocą pójść za Tobą i w posłuszeństwie uczynić Cię Panem mojego życia. Panie, napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, bym otrzymał Jego moc do świadczenia o Tobie wobec wszystkich, których spotkam. Moc do świadczenia o Tobie wobec wszystkich, których spotkam. Dzięki Ci składam, Panie, że w tej chwili wysłuchujesz mojej modlitwy. Amen. Skoro oddałeś swoje życie Chrystusowi, możesz być pewnym na podstawie słów Pisma Świętego, że zostałeś wysłuchany. Niemniej jednak każdego dnia na nowo trzeba poddawać Bogu siebie samego. Wtedy możesz oczekiwać zmian. W niektórych dziedzinach osobistego życia następują one natychmiast. W innych natomiast zachodzą one stopniowo. Boży plan zbawienia wszystkich ludzi wymaga odpowiedzi ze strony człowieka każdego dnia. Podsumowując to, co było powiedziane do tej pory, jeśli chcesz poznać i przeżywać Bożą miłość oraz Boży plan dla Twojego życia, przyjmij Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Przyjmuj Go codziennie na nowo, coraz więcej. Jeśli Jezus ma być Twoim Panem, potrzebujesz codziennie poddawać Mu swój sposób myślenia, by Twój umysł był Bożą warownią, bez miejsca dla szatana. W liście do Rzymian, rozdziale 12, wersecie 2, uczymy się: nie bierzcie więc wzoru z tego świata,
lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Więc jeszcze raz zachęcam was, abyście podeszli do tablicy, odnaleźli w swoich Bibliach te cytaty, które są tutaj wypisane i nauczyli się kolejnej partii cytatów biblijnych na pamięć, żeby potem móc podzielić się nimi z napotkanymi osobami.